Raz, dwa, trzy, halo, halo. Siema, mogę za chwileczkę dzwonić? Raz, dwa, trzy. Dobra, na razie. Raz, dwa, trzy. No, dzisiejszy koncert jest też fajny pod tym względem, że pojawi się dużo gości. Na moim koncercie gościnnie pojawi się Holak, Quebona Fide, Zeus, Mata i Jan Rapowanie. Ja natomiast pojawię się u BDS-a, więc trochę zaskoczeń, myślę, i niespodzianek. Przed tym koncertem potrzebowaliśmy wyjątkowo dużo prób, ponieważ przearanżowywaliśmy cały materiał na żywe instrumenty, co było czasochłonne. Jest też dużo materiału archiwalnego, już można powiedzieć, którego nie grałem od powiedzmy 8 lat, niektórych utworów. Więc było to trochę czasochłonne. Myślę, że to było około 8 prób po 4 godziny. Na koncertach będziemy grali głównie stare piosenki, w sensie starszy repertuar, ale pojawią się też nowe z nowej płyty, na przykład Nadchodzi lato, ponieważ wraz z końcem sierpnia przestajemy koncertować i znikamy z koncertów na jakiś czas, żeby powrócić z nową płytą. Nie odczuwam już stresu przed koncertami, bo dotarło do nas jakiś czas temu, mówię o zespole, że kurczę, że my to potrafimy po prostu robić, a skoro to potrafimy robić, to czym się stresować? Jesteśmy w tym dobrzy i tyle. Zespół Jan Rapowanie to jest Szyman, mój cudowny przyjaciel i hype man i w ogóle moja prawa ręka. Jest to DJ Felipe, sympatyczny człowiek i ja. Moja ulubiona część koncertu to zdecydowanie po pierwsze jest wejście na scenę, a po drugie ostatni numer, kiedy już wszyscy są rozbawieni, kiedy gramy wybory na koniec i tam zazwyczaj jest szaleństwo. Bardzo to lubię. Powodzonka! Koncerty gramy w składzie Maciek Kacperczyk na dwóch gitarach oraz na dodatkowym wokalu, Paweł Kacperczyk na perkusji oraz Wojtek Błachnia na saksofonie i klawiszu. Nie zabiera jeden skład!
Więc taki ogólny pomysł na to, żeby grać z live bandem, miałem już gdzieś od roku 2013. Nawijałem o tym w kawałku Woda Sodowa na stage divingu. A ostatnio ten pomysł trochę się odświeżył podczas lekcji śpiewu, bo tam miałem okazję trenować wokal właśnie pod samo pianino i okazało się, że granie w ten sposób, że jestem tylko ja i instrument, to jest sytuacja, w której powstaje dużo więcej emocji niż przy obcowaniu z muzyką w formie elektronicznej. Na moich koncertach podoba mi się to, że gdy gramy Delfina, to jest chaos, jest rozpierdol. Jak są piosenki takie do rozpierdolu, do moszpitu, to po prostu to się dzieje. Dzieje się to samo, co w Bydgoszczy. Teraz zresztą to zobaczę. Mam latencję, ale oni mi wyłączyli, ja efekty nie miałem. Więc to od razu to muszę być za dużo na autykę, żeby mógł spierdolić. Zostrzmy ustawienie. Tak naprawdę nie wiem, czy wolę koncerty klubowe, czy festiwalowe, bo jedne i drugie koncerty jakby są rozpatrywane inaczej. Ja lubię zagrać w klubie, lubię zagrać imprezę klubową, ale lubię też zagrać w telewizji w Opolu, lubię też zagrać na festiwalu takim, jak jest ten festiwal dzisiaj. Ja po prostu lubię koncertować i każdy koncert to jest inne przeżycie, inne środowisko. Dobra. Dziękujemy wam bardzo. 3, 4. Dzięki bardzo.